Okej, okay, ale umówmy się, nie, że te wybory samorządowe to generalnie są bez sensu. Ja wiem, że olbrzymia branża producentów linoleum i płacht winylowych wodoodpornych nie zgodziłaby się ze mną, ale myślę, że pozostała część społeczeństwa, oprócz tych, którzy startują w tych wyborach, generalnie tak. Inne wybory też są bez sensu, ale jednak trochę mniej. To będzie jakaś taka rozkmina korzuszka. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale Bania. Jakbyś mogła nie gryźć sobie tutaj. Bania się obgryza. Będą psy. W ogóle jak widzicie, jestem w innym miejscu. Nie chcę, żeby to był kanał o moich prywatnych sprawach, ale mój tato miał bardzo poważną operację wczoraj, dlatego przyjechałem do miejsca, gdzie jestem zameldowany, czyli do Gdańska. Żeby być ze swoją rodziną. Będę tutaj przez pewien czas, także póki co. Ci, którzy zasu zasubskrybowali kanał za szafy, na dwa tygodnie możecie go odsubskrybować, bo to będzie przez pewien przynajmniej czas kanał sprzed komody, ale za to z obecnością sług, bo tutaj przestrzeń daje trochę więcej możliwości. Także w każdym razie, dlaczego mi się to w ogóle. Dlaczego? Dla wielu z Was przyczyny będą oczywiste. To znaczy, za dużo jest wyboru, przede wszystkim w wyborach samorządowych. Jak ktoś żyje, w mieście na prawach powiatu, no spora część Polaków żyje w takim mieście, no to wybiera prezydenta tego miasta, wybiera Radę Miasta, ale głosuje też za jednym razem na sejmik wojewódzki. Jak ktoś żyje w gminie wiejskiej albo miejsko-wiejskiej, no to głosuje na burmistrza, głosuje na Radę Gminy, ale głosuje też na przykład na Radę Powiatu. I oczywiście większość, absolutna większość tych ludzi, którzy głosują w tych wyborach, nie wie na kogo głosują. To znaczy, nie mają pojęcia kim są ci ludzie, oczywiście wyłączając z tego no, najbardziej znanych prezydentów miast, bo oni są takimi e, osoboś, osobowościami politycznymi, którzy ten szklany sufit rozpoznawolności na e, samorządowej e, przebili. prawda? Jakby założenie samorządności generalnie i tak jak wprowadzał rząd Buska tę reformę, taka jest koncepcja w ogóle samorządności, że to są te sprawy, które są ludzi najbliżej i w pewnym sensie ten system został tak stworzony, że tak jest. To znaczy te sejmiki wojewódzkie, o których właściwie nikt nie wie, kto tam zasiada w tym sejmiku, jakie tam są komisje, na jakich zasadach on działa i tak dalej. No to one operują przecież potężnymi pieniędzmi. Kariery tych samorządowych baronów można powiedzieć, w większości związanych przez lata, bliżej, po latach, mniej blisko z obozem Platformy Obywatelskiej, no, były blisko związane z tym, że Unia Europejska no, świadomie i systemowo kierowała finansowanie właśnie na poziom samorządowy, no, bo to jest ta koncepcja, żeby duże państwa narodowe roz, rozbierać, żeby istniał wielki e, moloch e, Zjednoczonej Unii Europejskiej, natomiast... Jednym z narzędzi do rozbierania tego państwa narodowego, scentralizowanego, jest to, żeby powstawały coś takiego jak regiony, prawda? To jest ta europejska koncepcja. Te regiony, ja nawet. W Dawno temu, jak uczyłem w u to tam nawet to jest oficjalna jakaś koncepcja, one się nie pokrywają na przykład z polskimi województwami, ale generalnie samorząd jest bliżej tych regionów niż władze narodowe. Z samorządami zwykle Unia Europejska jest się w stanie dogadać, a dogoduje się w sposób bardzo prosty, serwując im pieniądze, które potem ci samorządowcy... Wydają i mogą powiedzieć, zobaczcie, jakim jestem wspaniałym gospodarzem miasta, zbudowaliśmy stakady zbudowaliśmy kładkę. I teraz tak, te miasta polskie rzeczywiście się rozwijały, więc ja to trochę nie winiłbym ludzi, którzy głosują ciągle na tych samych prezydentów. Natomiast to jest jedna osobna rzecz. To, co mnie dziwi, to cała ta dyskusja, o której mówiłem wczoraj w burze, a propos tego, nagrywamy w takim studiu, które nie jest do końca jeszcze do tego przystosowane, jak oglądaliście burzę, niektórzy. Mówili, że był lekki pogłos i tego typu rzeczy. No takie rzeczy będą, ale będziemy starać się je zwalczać, bo przez pewien czas muszę tutaj być, żeby też pomagać swojej rodzinie. Bo wiecie, mieć obok siebie takiego łysego kożuszka to jest takie wsparcie dla ludzi, że to najprawdopodobniej to już jest naukowo zbadane, że ludzie szybciej rekonwalescencjują się i ogólnie rodzina psychicznie też się lepiej czuje. Po prostu ja jestem niezwykle niezbędny tutaj. A po prostu też ze swojej strony chce być oczywiście. I suki mają wycieczkę, to także bania, nie się, to źle wygląda na YouTubie, przestań. Dobrze, w każdym razie, cała ta dyskusja o tym, po pierwsze, dlaczego pomimo tego, że zlikwidowano TVP Info, po drugie, że przecież było wielkie zwycięstwo i teraz już wybory są uczciwe, bo takie argumenty też się pojawiły, to dlaczego koalicja rządząca generalnie, a szczególnie szczególności lewica, ale no, koalicja obywatelska i trzecia droga też. Dlaczego poradziły sobie tak słabo albo słabiej niż się wszyscy spodziewali? Dlaczego, jak zapowiadał Tomasz Lis, PiS nie zszedł do progu 20%? I tu właściwie poziom bez sensu w tej całej narracji jest już tak absurdalny, że to nawet ciężko się tym zajmować na tak poważnym kanale, jakim jest ten kanał, tak jak powiedziałem, wcześniej za szafy obecnie sprzed komody. Tak? No bo na przykład mówią tak, Piotr Semka słusznie oburzył się, moim zdaniem, że Gazeta Wyborcza zaczęła stosować takie określenie, że zsumowała wynik tzw. partii demokratycznych, no czyli partii, które wchodzą w skład w istocie obecnego rządu, czy obecnej koalicji rządowej. I że tu Semka słusznie zauważa, że to jest taki powrót trochę do takiej propagandy, prawda, demokracja ludowa i tak dalej, socjalistycznej. No, ale że to są partie demokratyczne, no to coś wydaje się też to znaczy. Natomiast tu kryje się pewien paradoks, bo potem Joanna Mucha, którą cytowałem wczoraj, znaczy pokazywałem w fragmenty jej filmików we wczorajszej burzy, idzie do Radia Z i mówi, że problem polegał na tym, że ci ludzie powyjeżdżali. Na przykład młodzi ludzie, którzy nie są zameldowani tam, gdzie mieszkają, bo studiują, na przykład w Warszawie, a rozumiem, są na przykład zameldowani w Gdańsku. Na przykład ja, tak, ja nie studiuję, za stary jestem na to ale i nie jestem młody, ale tak jest no, akurat, bo tam, nie, nie, po co miałbym się przemeldowywać do Warszawy, mam to mówiąc szczerze gdzieś. W każdym razie, że oni nie mogli, bo już raz pojechali do domu i potem nie mogli drugi raz pojechać do tego domu. No, z tą całą narracją o tym, że to są partie demokratyczne i że to są młodzi ludzie, którym trzeba jeszcze ułatwić, żeby oni zagłosowali, no, jest pewien, że jest kilka takich myślowych tutaj zagadek. Nie? Pierwsza zagadka jest taka, dlaczego ludzie. Yy, mają głosować w wyborach w miejscu, w którym de facto nie mieszkają, tylko są zameldowani, skoro już nie mieszkają w tym miejscu. Ale jeszcze druga rzecz jest ciekawa. Znaczy, skoro to są wybory samorządowe, mają głosować ci, którzy są blisko nas, prawda i tak dalej. No, ale druga chyba jeszcze ciekawsza jest zagadka. Skoro to są partie demokratyczne, ich wyborcy, jak można było przeczytać to 100 razy wczoraj na Twitterze, yy, Ci wyborcy są lepiej wykształceni, oni rozumieją, ich się nie da ogłupić za pomocą TVP Info, prawda? A wyborca taki pisowski, to tak jak mówiłem w burzy, gdzie on pojedzie tym swoim wozem drabiniastym, gdzie ko koń szkapa, prawda, smutna, jak łysek z pokładu idy, i on za daleko nie dojedzie, więc zawsze jest blisko tej komisji i on zawsze lojalny y, pisior y, zagłosuje, tak? Natomiast skoro to są partie demokratyczne i ich wyborcy tak kochają demokrację. To dlaczego znowu dla wyborców najbardziej demokratycznych ze wszystkich elektoratów w Polsce trzeba obniżać próg wejścia do wyborów, skoro demokracja jest dla nich tak ważna? Bo chociażby no, pani Zakrzewska, taka popularna twitterowiczka, pisząca największe bzdury dlatego popularna też bo ludzie ją obserwują, bo na zawsze tę narrację uśmiechniętej Polski przedstawia w takiej formie, że już gorzej się nie da, no że młodzi trzeba, że chęcić przez internet muszą być yy, głosowanie musi być, nie? No ale Skoro Wy jesteście bardziej wykształceni, rozumiecie, jak ważna jest demokracja, a szczególnie ta demokracja na poziomie tym podstawowym, samorządnym. I co nagle Wy, a po, poza tym, przepraszam, jeszcze druga rzecz, Wy przecież jesteście chwilę po tym, jak odebraliście, pewnie w nie do końca uczciwych wyborach, ale jednak władzę dyktaturze, realnej, nacjonalistycznej dyktaturze, i Wam się nie chce z wycieczki przyjechać, żeby zagłosować na swojego samorządowca? Tak wy demokrację szanujecie? To jest trochę dziwne, mi się wydaje. Nie? To jest trochę dziwne, ale tak jak powiedziałem, ta sytuacja się powtarza także za oceanem. To znaczy, jak się popatrzy na elektorat demokratów, to zawsze jest tak, że jak będzie duża frekwencja, to demokratom to powinno raczej sprzyjać. Jak będzie mniejsza frekwencja, no to republikanom to powinno sprzyjać. Tak? I teraz się mówi, że PiS wygrał, bo ludzie zagłosowali, dlatego że była niska frekwencja, a ich wyborcy są lojalni. No, ale to jest właśnie pytanie, czym jest demokracja, no bo wydaje mi się, że demokracja to jest liczenie oddanych głosów, prawda? A oddane głosy są tych, którzy zdecydowali się na głosowanie. A jeżeli jesteś takim demokratą, który jednak nie ma czasu, albo jesteś demokratą takim, że na poziomie samorządowym bardzo chętnie byś zagłosował, ale właściwie to nie żyjesz w tym mieście, w którym byś zagłosował. No to, to jest taka dziwna demokracja, a szczególnie, że tak jak demokraci też o tym mówią, my reprezentujemy miasta, my reprezentujemy wybrzeża, my reprezentujemy tych, którzy są wykształceni. No to znowu można zadać pytanie, skoro ci wykształceni, to są ci, którzy czytają Washington Post z jego hasłem Democracy Dies in Darkness, demokracja umiera w ciemności, to czemu właśnie tej grupie wyborców trzeba jak najbardziej ułatwić dostęp do urny wyborczej, która w pewnym momencie oczywiście w Stanach przestaje być urną. Tak? Bo ile, jak kwestionowałem całą tą, bo ona była po prostu fałszywa w wielu miejscach i taka życzeniowa, to jest problem, tak? że ludzie, bo to jest tak jak my często mówię o nagracji o sfałszowanych wyborach. Nie było sfałszowanych wyborów, ale problem, który mówi o tym, że, czy, czy mówienie o tym, że wyborcy coraz bardziej... Share. Ułatwia zagłosowanie w wyborach, że nawet to, żeby postać w chwilę w kolejce, żeby mieć jakiś elementarny nawet dokument tożsamości, tak? który potwierdza, że ty to ty, co jakby, no, jeżeli jeden głos, jeden obywatel, no to jedna z podstawowych zasad, że musimy tego obywatela najpierw zidentyfikować. Tak? Jeżeli tobie trzeba wysłać do domu, ale nawet jak ci wyślą do domu, to ktoś jeszcze musi przyjść po ten głos, bo tobie nie będzie się chciało go odesłać albo wrzucić do tego dropboxa, albo jeszcze lepiej. W Georgii na przykład były te całe takie jeździły drive-by. Głosow no drive-by to wiadomo, kto słucha rapu to wie co to jest drive-by, ale to było głosowanie drive-by, że le jechał taki autobus, y jak ten lody, lody, lody i ludzie mogli wyjść, po prostu przyjeżdżał do Twojej dzielnicy, żebyś nie musiał iść do tej komisji wyborczej, gdzie być może musiałbyś stać. Były też, nie tylko drive-by, były też miejsca głosowania drive-in, że nie musisz wysiadać z samochodu, możesz zagłosować, tak? No i jak się mówi o głosowaniu przez internet i oczywiście, i teraz tak, Podstawy, podstawowy argument przeciwko głosowaniu przez internet moim zdaniem jest błędny. To znaczy, oczywiście, że to może sprawić, że będzie więcej manipulacji, że może haker się dostać i sfałszować te głosy, oczywiście, ale są też metody identyfikacji i tak dalej. Natomiast jakby paradoks z tym wszystkim jest taki, że my zawsze jak rozmawiamy o wyborach, to trochę zbyt daleko idziemy z tą krytyką w tym sensie, że na przykład nie wystarczy powiedzieć, że te wybory zmieniają swój charakter w momencie, kiedy oddać może głos ktoś, to nie oddałby go, gdyby musiał iść do komisji. A ponieważ nie musi iść do komisji, to on odda ten głos. I teraz w sensie formalnym te wybory nie są sfałszowane, bo on oddał ten głos. I nie znaleziono głosów tam e, takich, takiej ilości, która by miała wpływ na to, że Trump nie został prezydentem. Naprawdę nie znaleziono. I robili to ludzie, którzy chcieli je znaleźć. Głosów, których, który, które oddali ludzie, którzy albo nie istnieją, albo są martwi, albo oddali podwójne, albo to były głosy dosypane, albo maszyny policzyły głos na Bidena jako półtora. Nie było czegoś takiego, tak? Na taką skalę, żeby to miało wpływ. I nie mówcie mi, że czasem jeden głos zdecyduje, bo gdyby jeden głos zdecydował w jakimś miejscu, na przykład w jakimś stanie, o wszystkich głosach elektorskich, to wtedy jeden głos sfałszowany byłby decydujący. Ale jak, głos, jak decyduje 50 tysięcy głosów w danym stanie i sfałszowanych, czy jakichś tam takich wątpliwych, że na przykład podpis był nie taki, albo gdzieś tam nie można odnaleźć osoby, albo wydaje się, że być może to była osoba, która już nie żyje i odnaleziono 500, no to to jest skala, która nie decyduje o wyniku wyborów. No bardzo mi przykro. Natomiast istota tego jest taka, bo no właśnie powiedziałem, że, że uderzanie w zbyt daleko w naszym myśleniu w taką, bo lepiej jest oczywiście pomyśleć, że to było sfałszowane, bo to jest jasny obraz. Natomiast no takie myślenie, czy wybory są takie same, jeżeli się ułatwia ludziom coraz bardziej głosowanie, no to to już jest trudna, trudniejsza refleksja do przeprowadzenia. Ale wydaje mi się, ona niezwykle istotna. No, bo pomyślmy o tym w ten sposób. No do jakich granic możemy dojść? No na przykład, no skoro już można głosować na internet, e, przez internet, ale ktoś powie, no, ale ta strona jest taka trochę nieczytelna, nie każdy wie, jak na nią wejść, no to możemy przecież i tak już korporacje śledzą tych użytkowników i niech, niech powstanie jakiś algorytm, kto więcej polubił tweetów Donalda Tuska albo więcej TikToków Donalda Tuska niż TikToków Janusza Kowalskiego, na przykład nie wiem, kto tam spisuje jeszcze robi TikToki Patryka Jakiego. No to jest jasne, że on głosuje na tych, co, prawda, tego. No. No tylko, że to jest wynaturzenie już w tym momencie demokracji, prawda? Bardzo daleko idące wynaturzenie demokracji, szczególnie w takich wyborach samorządowych, gdzie ja nie rozumiem, dlaczego mamy zachęcać jak największą ilość ludzi do głosowania w tych wyborach, skoro kampania w tych wyborach polega na tym, żebyś tylko zapamiętał być może nazwisko jakiegoś kandydata, bo nikt nic o tych kandydatach nie wie. Ja jestem Zieliński, głosuj piąty. Zapamiętaj, Zieliński piąty. I jak już, jak już zapamiętałeś, że Zieliński ma piąty numer na yy, liście, no to to już jesteś bardzo wykształconym i bardzo mądrym wyborcą. Tak? I teraz, czyli z jednej strony mamy takie wybory, gdzie większość wyborców nie ma pojęcia, kim są ci kandydaci, nie ma pojęcia, czym różnią się kompetencje Rady Powiatu od Rady Gminy, a z drugiej strony mówi się nam, gazeta wyborcza tak napisała, największym przegranym jest frekwencja. I to jest następny mit demoliberalnych, że tak powiem elit, że jak jest duża frekwencja to demokracja lepiej działa. No nie, no e, kryzys amerykańskiej demokracji jest widoczny od wielu lat, można powiedzieć, że zaczął się w 2016 roku, ale jego źródła były wcześniejsze, znaczy odseparowane elity, ale z drugiej strony też populizm, który obiecuje rzeczy, których prawda nie zawsze jest w stanie dowieść, albo w ogóle nie rozumie jak te rzeczy działają. Ale frekwencja była znakomita. W starciu być może jednych z dwóch najgorszych kandydatów w historii, Joe Bidena i Donalda Trumpa. Była, była wysoka frekwencja, dlatego że ułatwiono ludziom głosowanie na wszystkie możliwe sposoby. Paradoks, w którym my żyjemy, to jest tak, że żyjemy w, w czasach, i to dotyczy Stanów Zjednoczonych i Europy, gdzie mamy na niespotykaną skalę konsolidację władzy biurokratycznej i coraz bardziej scentralizowanej. No, e w której ta władza coraz częściej jest poza kontrolą obywateli, no bo mówi się nam, że Parlament Europejski jest bardzo demokratyczny, ale potem Parlament uczestniczy w jakiś sposób w konfirmacji, w potwierdzeniu wyboru szefa Komisji Europejskiej i składu tej Komisji Europejskiej, ale de facto to, ta Komisja Europejska tworzy legislacje, które potem obowiązują w naszym życiu. Więc to, czy jakaś legislacja powstanie, my możemy mieć wpływ na to bardzo daleko idący pośredni, bo nawet jak w swoim kraju wszyscy zagłosujemy, na jedną partię wszyscy i wszystkie miejsca w Polsce zostaną obsadzone przez konfederację pis obojętnie lewice i oni powiedzą my zadbamy o to żeby w parlamencie europejskim przeszła taka regulacja to po pierwsze oni nie będą mieli władzy e, składania projektów ustawodawczych bo komisja ma tylko taką władzę a po drugie będą mieli kontrolę i tak nad niewielkim wycinkiem tego parlamentu, już nie mówiąc o całej strukturze urzędniczej. To samo oczywiście jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent chce załatwiać wiele rzeczy podpisem, jak mówił Obama itd, tak i tak dalej. I jak widzimy to wyraźnie, ta polityka ma coraz mniej legityma legitymacji, czy legitymizacji u obywateli. Obywatele często są niezainteresowani tym, co jest rzeczywiście, i to nie jest wina obywateli, tylko wina, tego, jak polityka rzeczywiście się toczy i jak, jak jest, jak została skom, skomplikowana, tak? Bo jak ktoś zaczyna krytykować Unię Europejską i popełni jakiś błąd, no to się jemu mówi, no ale Pan nie rozumie, jak działają e, struktury Unii Europejskiej, one działają zupełnie inaczej, nie? One działają tak, że tam zawsze jest zawierany kompromis i to jest w interesie wszystkich, a Pan tego nie rozumie. No i to jest świetny argument, jak chce się rządzić bez żadnej kontroli. No i teraz mamy, więc... więc i, a w Polsce z kolei, niby to nie jest scentralizowane, no ale samorządy też są takim dziwnym miejscem, które jest w wielu miejscach pozbawione kontroli. Bo A, albo ludzi to nie interesuje, albo B, co też często się zdarza, ludzi to interesuje, ale media lokalne są tak słabe, a media warszawskie są tak mało zainteresowane tym, co tam się dzieje, że z afery pod tytułem ktoś napisał tweeta, ale to jest poseł, który na co dzień żyje w Warszawie, zrobi się. Natmucha się balon wielkości stadionu narodowego, ale z afery, gdzie naprawdę są wielkie afery na poziomie samorządowym, robi się doniesienie, prawda, krótką notkę, że ktoś tam ma kłopoty. Tak? I to jak się zoligarchizowała polska klasa polityczna na poziomie samorządowym, to też jest nie, niesamowite, tak? No bo skoro rozpoznawalność tych ludzi jest tak mała, to ja to widzę w Gdańsku, tak? No jeszcze chwilę byłem dziennikarzem, który musiał z racji swoich obowiązków się interesować tym, kto jest w Radzie Miasta i tak dalej. I ja widzę nazwiska, które się powtarzają, tak? Pani stara komunistka, pani Jolanta Banach chyba ona się nazywa, znaczy Jolanta chyba, Banach na pewno, która teraz została kandydatką Trzeciej Drogi, czyli odświeżenie takie można powiedzieć, w Radzie Miasta od zawsze, jedyny kandydat z Trzeciej Drogi, który się dostał i dostała dużo głosów. Ale dlaczego? No nie dlatego, że ma jakieś słuszne postulaty, tylko że ludzie ją kojarzą, nazwisko miała też du dużą, dużą kampanię, jej plakatów było dużo. W ramach żartu mogę Wam powiedzieć, że Jolanta Banach było takie jedno z, kilka haseł miała. Ona akurat miała hasła. Jedno z haseł, które widziałem na przystanku, było takie: Jolanta Banach niezawodna jak poranna kawa. No oczywiście nie, można powiedzieć niezawodna poranna kawa, ja nie piję kawy, więc tak nie do końca wiem. Eee, znaczy, że po prostu można się obudzić i to jest niezawodne działaniem porannej kawy. Ale podobno, słyszałem takie, że kawa i papierosy, rano, jak ktoś ma na przykład kłopot, żeby y, poczuć się lżej, to też podobno działa, więc Jolanta Banach być może. Ja nie wiem w ogóle, nawet nie wiem, czy ona jest komunistka, stara. to nie, nie bronimy starych komunistów, bo już, już wtedy już zupełnie nikt się nie połapie, o co chodzi na tym kanale. Jeżeli chciałbyś stworzyć władzę, która chce rządzić bez kontroli medialnej, bez patrzenia tej władzy na ręce przez media, ale też bez kontroli ze strony obywateli. To nic innego, lepszego nie byłoby dla ciebie porządkiem wymarzonym niż obywatel, któremu się wmówiło, że on musi zagłosować, ale on nie wie w istocie jak głosuje, na kogo i po co, ale jest to dla niego tak łatwe, że i tak zagłosuje, a ty powiesz: Święto Demokracji jest wielkie, gdyż tyle osób zagłosowało. Prawda? No, to jest, to jest coś, oczywiście, to jest coś bardzo niebezpiecznego. To nie jest system, on jest demokratyczny przecież ten system, tak? No ale pamiętajmy, no, albo na demokrację patrzymy jako jak taki totem, że dużo ludzi zagłosowało, to znaczy, że dobrze, albo patrzymy na nią tak, że to są pewne mechanizmy, które pozwalają w systemie mieszanym no, naprawić pewne błędy. Na przykład, właśnie, jednym z kluczowych, zawsze mówił o tym Roger Scruton, to nie jest to, że my wybieramy swoich reprezentantów, oczywiście też, ale jednym z kluczowych funkcji demokracji jest to, że my możemy polityków rozliczyć. To znaczy, że polityk, który dostanie w ręce władzę, może tą, można mu tą władzę odebrać i postawić na jego miejsce kogoś innego. Prawda? Natomiast sam fakt, że dużo ludzi głosuje, no tak naprawdę nie, nie świadczy o, jako, no też to widzimy dzisiaj, tak? To znaczy, że ja mówiłem o tym w burzy trochę żartobliwie, no ale jak mamy takie paradoksy, że to są wyborcy bardziej wykształceni, którzy chcieliby na wybory samorządowe głosować, rozumiem, że też może na zaświadczenie, żeby wybrać prezydenta Krakowa, chociaż są gdzie indziej zameldowani, a w trzecim miejscu jeszcze może mieszkają. Czyli to, tak, tacy są zakorzenieni w tym samorządzie, że, że są w ogóle z nim niezwiązani. Ale są też tak wykształceni i tak kochają demokrację, że trzeba im po prostu samochodem podwieźć ten, ten głos, żeby oni raczyli się tym w ogóle zainteresować. Tak? No ale są też to tak wykształceni, że wystarczy im powiedzieć, że jest składka, przepraszam, ale CPK na przykład nie będzie, bo to jest megalomania. No to to jest taka. Taki kompleks wyższościowo-niższościowy, gdzie to wykształcenie nie odgrywa żadnej istocie roli, bo im to przecież nie przeszkadza, że poseł przez nich wybrany nie ma pojęcia, że został wybrany do władzy ustawodawczej, a nie wykonawczej. Ale istota tego, tego, statu, istota tego jest statusowa, to znaczy, że pisowcy nie jeżdżą nie na grilla, nie jeżdżą, nie, 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 ich dzieci nie studiują, a my Prawda? I tak dalej. Dobrze, moi drodzy, i tak było dłużej niż, niż zamierzałem, ale to tak jak to jest. Człowiek usiądzie, pies się obok, nie wiem, czy widać stopy Bani. Chodź tu, Bania, chodź tutaj, no chodź, kochanie, chodź, pokaż się jeszcze. Albo Ty, Cynia, chodź. Cynia się na chwilę pokaże, mam nadzieję, że ją widać, a jak nie widać, to jak zwykle problemy techniczne. Do zobaczenia wkrótce. Dzisiaj burzy yy, nie ma, bo dzisiaj oczywiście rocznica katastrofy. Ja też sam nie chciałem robić programu na śmiesznie w taki dzień. Szefostwo się ze mną zgodziło, więc burza będzie jutro. Do zobaczenia.